Tak imponująca odległość z tej 23. platformy startowej, która widzę została utrzymana. No a zatem wylosował tu szczęśliwy los, jeśli chodzi o wiatr, Andrzej Szczechowicz, no i umiejętnie to wykorzystał. Jest drugi, przegrywa tylko z Wladimirem Zografskim. Nie rusza Paweł Szyndlar, a ja patrzę na zeskok i utrzymuje się lekki wiatr pod narty jakby. Kolejny z kombinatorów i dobry skok. No trafili, szczęśliwy los, najpierw Szczechowicz, teraz Szyndlar, 99,5 metra. No widzimy, zadowolony dwuboista, który minionej zimy udał się do Stanów Zjednoczonych, trochę na własną rękę, na zawody Pucharu Kontynentalnego. Tam zbierał szlify, wrócił do Polski i tego lata w naprawdę dobrej formie na skoczni. Wiatr 0,8 punktu odjęte, nota 121,7, a zatem jest na trzeciej pozycji.